Cześć, tu Ernest. W tym filmiku pokażę wam najnowsze zmiany na mapie, kolejną zapowiedź Fortnite Mers oraz przekażę nowe informacje na temat darmowego ratowania świata. Dzisiaj o 16:00 Fortnite udostępnił trzeci i prawdopodobnie ostatni zwiastun przed wyjściem aktualizacji. Tym razem napisali dla nas taki oto wierszyk. Spróbuj swoich sił, strzelaj póki żyjesz. Przeładuj broń, migiem. Przeklęty wiatr wyje. Jednak ja bym przykuł większą uwagę na zdjęcie załączone do tego newsa. W większej rozdziałce wygląda następująco. Prezentuje ono stalowego rewolwera w fioletowej dłoni, która prawdopodobnie należy do postaci z pierwszego zwiastuna. Może to być zapowiedź powrotu rewolwera do trybu Battle Royale, ale w nowym, ładniejszym wydaniu. W porównaniu do oryginalnego rewolwera, który został przeniesiony do skarbca, to ten ze zwiastuna przybrał nowy, srebrny kolor oraz nie ma już graweru na lufie. Moim zdaniem zmiana na plus. Jednak nie jest pewne to, czy rzeczywiście powróci do tego trybu. Ale jeśli przygotowali nowy model, to dlaczego by nie? Poza tym, na mapie zaszło parę małych zmian. Kostka nadal wydaje te same, mroczne dźwięki na wyspie. A tak za to wygląda po zniszczeniu domku. Nowością jest smuga na końcu linii światła wystrzelonej w niebo. Sam promyk nie tylko się powiększył, ale ma teraz na sobie wzorek oraz wydaje głośniejsze dźwięki, gdy się na niego spojrzymy. Zanim przejdziemy do tematu ratowania świata, to chciałbym wspomnieć, że jeśli chcielibyście mnie wesprzeć wydając fodolce, to byłbym superowo wdzięczny, jeśli w zakładce wesprzy twórcę w sklepie Fortnite, użylibyście moją nazwę w grze. Ernest. Dzięki. A w temacie ratowania świata, to Fortnite w swoich portalach społecznościowych udostępniło filmik dający znać o planach co do trybu ratowania świata. Dowiedzieliśmy się z niego, że postać Skull Ranger oraz Brainiac będą darmowymi bohaterami dla wszystkich. Powróci też Hex Sylwania, gdzie będą misje do wykonania w mrocznym motywie Halloween. Oraz będzie parę nagród do odebrania. A z pisemnego posta na stronie Epic Games dowiedzieliśmy się, że wkrótce zostanie wprowadzony nowy wygląd interfejsu w menu głównym. Tak prezentują się dwa ujęcia z nowego menu. Zmiana na pewno na plus, ale czy trochę nie przypomina wam to innej gry? Dalej, twórcy gry dali też nam znać o tym, co z darmowym ratowaniem świata. I niestety, nagłówek poświęcony tej sekcji posta brzmi model free to play, jednak nie w 2018. No niestety, ratowanie świata zostało przeniesione na rok... Nawet to nie jest napisane, ale możemy się spodziewać, że na 2019. Epic tłumaczy, że ratowanie świata po prostu nie jest jeszcze gotowe na darmowe otwarcie dla wszystkich graczy. I to do tego w takiej ilości. I szczerze myślę, że to dobry ruch z ich strony. Przygotowanie się na tak ogromną ilość graczy będzie wymagało dużo pracy. RS nadal ma swoje błędy, a nie wspominajmy już o ciężarze, jakie będą musiały unieść ich serwery. Mam jednak dobrą wiadomość dla tych, co czekają na przestrzenie ratowania świata. Ponieważ jak możemy wyczytać na końcu? Już w tym tygodniu wprowadzamy zniżkę 50% na pakiety Fundatora w wersjach standardowej, super deluxe i limitowanej. Moim zdaniem, warto złapać się chociaż tą najtańszą wersję ratowania świata. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.